Czy kolejny film Ozona jest tylko zabawą kinem, stylistyczną grą, czy może jednak czymś więcej? O tym porozmawiamy już za chwilę. Quand je suis avec toi, je pense à lui. Quand je suis avec lui, je pense à toi. Główna bohaterka cierpi na problemy gastryczne. Zostają one zdiagnozowane, jako że niby mają mieć podłoże psychologiczne, że ciało chce coś głównej bohaterce powiedzieć. I w ten oto sposób trafia na terapię. Na terapię do psychiatry i dosyć szybko okazuje się, że ten psychiatra ma swoje alter ego, ma brata bliźniaka. Więc za tak, długo nie mogą się cieszyć. Znaczy ciężko mówić o streszczeniu tego tak, filmu, to jest jakby zarysowanie fabuły, która rozpoczyna się i to jest właściwie, powiedziałem, o pierwszych 10 minutach, tak? Zakochują się, to od razu się o tym wszystkim dowiadujemy właściwie, także wiele nie zdradziłeś rzeczywiście. Ale zakładaliśmy, że od razu przechodzimy do seksu. Przechodzimy do seksu, bo właściwie już pierwsze scena filmu pokazuje, co właściwie, i to zupełnie poważnie oczywiście mówię, co właściwie reżysera interesuje najbardziej. To znaczy mamy tutaj zbliżenie waginy, potem to zostaje zmiksowane z okiem ludzkim. No i właściwie i tutaj jest chyba istota tego, co interesuje Ozana nie tylko w tym filmie, ale w ogóle w filmach. To znaczy właśnie seksualność ludzi. Seksualność pokazywana no, bardzo często perwersyjnie, ale jednocześnie niepornograficznie. On ma taki dar pokazywania wprost, a jednocześnie bez przegięć takich ostro pornograficznych. To, ale... zależy kto co rozumie przez przegięcia, bo to jest, wiesz, jeżeli mówimy o filmie adresowanym chociażby do klasy średniej, tak, do takiej mieszczańskiej, no to dla spokojnej, nich może to być już to jakiś tam jest szok. Pewien szok. No właśnie, ale dlaczego właściwie interesuje go seksualność? Chyba też dlatego, że właściwie Ozona, i to już widać jego tam w wcześniejszych filmach, choćby w sitcomie, no, nakręconym już ładnych kilkanaście lat temu, że tym, co bardzo często ukrywamy przed światem, tym, co bardzo często jest taką naszą częścią, do której się nie przyznajemy, jest właśnie jakaś tam część naszej seksualności. Czyli właśnie bardzo często te wszystkie tajemnice... Ukryte drugie ja. Ukryte drugie ja, pragnienia. Jakieś takie sekrety, pragnienia, skłonności, to wszystko właściwie gdzieś jest właśnie, dzieje się w sferze seksu. To pokazywał w sitcomie, jak wiele różnych dewiacyjnych zachowań pojawia się w rodzinie w momencie, kiedy tam pojawia się w domu szczur. No ale to sobie przypomnijcie sitcom, to będziecie wiedzieli, o co chodzi. Bardzo to ekscentrycznie, tak streszczenie wygląda. W każdym razie właśnie te różne tajemnice ludzkiej natury Ozona interesują, on jakoś tam konsekwentnie to w swoich filmach do tego wraca. I tak też jest tutaj. To znaczy rzeczywiście myślę, że stopniowo odkrywamy to, co tak bardzo bohaterzy jego filmów chcą ukrywać. No tak, i chociaż mam wrażenie, że to jest nie tylko seksualność, tylko pretekstem i punktem wyjścia jest bliźniaczość, tak? Bo tutaj no, mówimy... ładne słowo swoją drogą, ale ja myślę, że tak, w ogóle bliźniaki, z tego co wiem, bo też Ozon do tego się przyznaje w wywiadach, bliźniaki są takie figury, czy figura, która go jakoś tam interesowała od lat. I go niepokoiła i fascynowała jednocześnie, więc ja myślę, że to jest wreszcie tutaj mógł rozwinąć gdzieś ten motyw bliźniaków. I rzeczywiście mocno rozwinął, bo rozwinął też nie tylko poprzez jakby odmienne natury niby tych samych genów, ale też o tak zwanym kanibalizmie bliźniaczym, no ale tu już nie będziemy dalej wchodzili. Nie, bo w ogóle generalnie no właśnie dobrze o tym mówimy, dlatego że to właśnie opowiada o ludzkiej naturze, o pewnych paradoksach ludzkiej natury, tak? Czy o tym, że właściwie bardzo często to, co jest słabe, okazuje się silniejsze i gdzieś tam też w tej opowieści o bliźniakach trochę to widzimy. Ale nie ukrywam, że film jest szokujący, może szokować w wielu partiach, ale też jest, to zaraz dojdziemy prawdopodobnie do zapożyczeń i cytatów, prawda? Bo oczywiście jest bardzo dużo. To jest jedna wielka encyklopedia. Natomiast ten film też jakby składa się, mam wrażenie, że to jest złożony z kilku elementów, kilku różnych gatunków, tak? Bo mamy, czy to jest thriller erotyczny, czy prawie zakrywający już o thriller, taki bardzo mocny, trochę film miejscami, nawet kryminalny, można powiedzieć. Tak, trochę horrorek. Trochę horrorek, trochę love story, w związku z tym tu mamy... Ale to jest też bardzo typowe dla Ozona, znaczy jeśli mówimy o sitcomie, tam też była cała wielka
huśtawka i nastrojów, i gatunków, zabawa, stylizacja. No właśnie generalnie w ogóle lubi takie żonglerki. Czego tam się możemy doszukiwać? Polańskiego? No tak, Polańskiego tak, znaczy ja myślę, że Polański na pewno, na czym ja już kiedyś mówiłem tutaj chyba przy jakiejś okazji, że niemal każdy dobry horror kojarzy mi się z, trochę chociaż z Cieckiem Rozmery Polańskiego. Tu mi się bardziej kojarzy akurat ten film ze Wstrętem, ten nastrój takiego osaczenia, to trochę jakby rzeczywiście wyjęte z tamtego filmu Polańskiego, no i, ale z Cieckiem pewnie trochę też. No jest trochę, niektórym się kojarzy może z tą estetyką taką horrorowatą Cronenberga. No pewnie coś też jest na rzeczy. Ja myślę, że to, że Ozon zawsze lubił tak przeskakiwać właśnie w ciągu jednego filmu, właściwie od jednej stylistyki do drugiej, no to jest też taki znak jego firmowy i on to robi kapitalnie, ale jeśli już o tym mówimy, to chyba też mam taki problem właśnie z Ozonem, że to jest człowiek, który jest erudytą niewątpliwie filmowym i on rzeczywiście świetnie naoglądał się tych filmów, naprawdę potrafi świetnie też przekuwać te różne rzeczy, które właściwie gdzieś tam już wcześniej widział w różnych filmach, jakieś właśnie zapożyczenia, jakieś cytaty i tak dalej, potrafi przekuwać i tworzyć z tego zupełnie nową jakość. Robi to rzeczywiście bardzo błyskotliwie. Ale jednocześnie niestety wtedy, kiedy tak bardzo tym wszystkim się bawi się tym, z tymi stylistykami, wydaje mi się, że wtedy staje się trochę płytkawy. No i tutaj też o to niestety mam pewne pretensje. To znaczy wydaje mi się, że tak naprawdę za wiele się nie dowiadujemy nowych rzeczy, prawda? Znaczy znowu jest coś takiego, że bardzo wiele można wytłumaczyć sobie o ludzkiej naturze właśnie wchodząc w tą seksualność człowieka. I właściwie jakichś takich specjalnie nowych, odkrywczych spojrzeń na ludzką naturę tutaj akurat nie dostrzegam. Wolę Ozona, który jest taki bardziej kameralny, bardziej konsekwentnie na przykład psychologiczny, tak jak na przykład w dramacie 5 razy 2, czy w filmie Czas, który pozostał, niż w tych jego właśnie tutaj zabawach kinem, które jednak najczęściej uskutecznia, które tutaj też pojawiają się właśnie w tym filmie. Ale fajne są, jeśli mówiliśmy o tym motywie bliźniaków, no tutaj w ogóle świetne różne inne też swoje obsesje podrzuca i motywy związane z kotami, o których też mówił właśnie w wywiadach. No koty go też jakoś tam intrygują, te ich taka nieobliczalność i nie do końca oswojenie. Znaczy tak, i ta ich nieobliczalność tutaj też świetnie zostaje, też bardzo tak fotogenicznie fajnie pokazana. Czasami mam wrażenie, że jak oglądałem ten film, to nawet nie czasami, tylko po prostu mam wrażenie, że Ozon dostał pieniądze na zrobienie filmu, który miał być dla niego jakąś terapią, bo też po prostu opowiedział o swoich obsesjach czy fascynacjach. Ale to on ciągle to robi. Tak, obsesja rodziny, obsesja rodziny, która też wraca ciągle w jego filmach. No tutaj mamy bliźniaków, prawda? Obsesja jakoś tam seksualności, prawda? Która bardzo wiele rzeczy wyjaśnia, która gdzieś właśnie jakieś tajemnice rodzinne, skłonności, dewiacje i to wszystko, gdzieś to wraca i wraca też w tym jego. Ale film jest szokujący. Tak naprawdę dla kogo jest ten film? To komu się to może spodobać, bo powiem ci, że... Dla erudytów kina na przykład, dla tych, którzy lubią zabawić się kinem, tak jak robi to Ozon, dla tych, którzy lubią trochę sobie popsychologizować pewnie, którzy no, lubią no, pewnie takie wysmakowane kino, ale chyba jednak ci, którzy oczekują bardzo takiego głębokiego kina, bardzo wnikliwego, bardzo serio, to od razu uprzedźmy może, bo to mam wrażenie, że jednak w tej całej zabawie no, nie do końca jest to wszystko bardzo, bardzo serio i bardzo poważnie potraktowane. No tak, zresztą sam reżyser cały czas mówi, że traktujcie ten film z przymrużeniem oka. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście traktujemy go z przymrużeniem oka, a nie jest to wybieg, bo coś mi się nie udało. Nie wiem, czy są w ogóle jakieś poza tymi filmami wcześniej wymienionymi. Właściwie większość jego filmów to jest tak jednak nie do końca przymrużenie serio. Oka. Tak. Jedyna rzecz, ale teraz tak wychodząc poza film, która uwierała mnie, oglądając może jakby najbardziej, to lokowanie produktu. My często mówimy o lokowaniu produktu, że jest to dobrze zrobione i bardzo ładnie to wygląda. Tu no, nie za bardzo wyobrażam sobie średnią klasę, wysmakowaną średnią klasę francuską mieszkającą w Paryżu, jeżdżącą pewną marką samochodów i to akurat jeszcze nie największymi modelami i takie piękne zbliżenia na te samochody. To kompletnie się gryzie jedno z drugim. To od razu pokazuje, to daje przekaz kompletnej nierealności, abstrakcyjności tego świata, ewentualnie zmonetyzowania produkcji filmowej do końca. Znaczy, można mieć takie wrażenie, ale z drugiej strony też myślę, że może w tym wszystkim, może to jest po prostu ręka Ozona ironisty, który akurat wykorzystał też product placement do tego, żeby jeszcze sobie troszkę z nas pokpić. Podwójny kochanek François Ozona.
Już w kinach, tak. Już w kinach, możecie go obejrzeć. Ciekawi jesteśmy waszych komentarzy i jak wy odbieracie i co wy znaleźliście jeszcze w filmie i jakie zapożyczenia i jakie cytaty, bo tego jest... Bo chyba można sporo znaleźć, myślę, że jak poszukaliście, to pewnie jeszcze coś tam się znajdzie. Dokładnie, a przy okazji też zapraszamy was na pozostałe rozmowy na kanale W Kino w Tubce i zachęcamy was do subskrypcji naszego kanału, chociażby poprzez naciśnięcie tego oto tutaj przycisku z naszym logo. Do następnego razu. Cześć. Thank you.